Szczęść Boże, drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Uniwersytetem Biblijnym, telewizyjnym. Dziś katedra egzegezy Starego Testamentu, konkretnie Pięcioksięgu. To spotkanie poprowadzą dla Państwa ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski z sekcji nauk biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ksiądz Marcin Zieliński, również z sekcji nauk biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym programie, który będzie dzisiaj poświęcony, tak jak ostatnio, księdze powtórzonego prawa. Drodzy Państwo, na ostatnim spotkaniu omawialiśmy przykazanie miłości, które znajduje się w paragrafie, w perykopie poprzedzającej fragment, który będzie dzisiaj analizowany. Dziś chcemy jeszcze raz powrócić do Księgi Powtórzonego Prawa, która będzie nam również towarzyszyć w przyszłości, żeby studiować jej przesłanie. Sama nazwa sugeruje, że powtórzone prawo to prawo, które słyszymy po raz drugi tu. Sam tytuł wymaga pewnej interpretacji. Generalnie odnosi się do faktu, że prawo miało być przepisane, miała być stworzona kopia dla króla po to, żeby z tym prawem ciągle się zapoznawał i starał się układać życie swoje i życie narodu według prawa Bożego. I to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny koncept w ogóle w teologii Księgi Powtórzonego Prawa. Mamy tutaj do czynienia z przypomnieniem o niezwykle ważnym przymierzu, które Bóg zawarł z Izraelem. Bóg jako strona większa, potężniejsza wychodzi z takim aktem łaskawości w kierunku Izraela. W sposób dowolny Izrael przyjmuje, w sposób dobrowolny Izrael przyjmuje wymagania tego przymierza i wchodzi w taką niezwykłą relację, relację wyłączną, relację, która pod wieloma względami ma charakter wręcz małżeński. Bóg staje się takim partnerem w dialogu, partnerem w miłości Izraela. Dlatego ten odcinek poprzedni był niezwykle istotny, ponieważ tam Bóg mówił o miłości jako takiej podstawie tej relacji. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich sił. Dziś przypomnienie związane z zachowywaniem przymierza i przykazań. Będziemy dzisiaj analizowali fragment z drugiej mowy Mojżesza, która znajduje się w rozdziałach od 4 do 11. I to będzie fragment z 6 rozdziału, wiersze od 10 do 15. Żeby dobrze zinterpretować ten fragment, też osadzimy go sobie w większej całości. Kontekst bliższy to jest taka sekcja w 6 rozdziale, wersety od 4 do 25. Za chwilę zobaczymy na ekranie grafikę i zobaczymy, że sekcja otwiera właśnie wezwanie do miłości Boga, przekazanie miłości, która była omawiana na ostatnim spotkaniu. Potem pojawia się wezwanie do tego, żeby bać się Boga, żeby tego Boga rzeczywiście czcić, żeby nieustannie o tym Bogu pamiętać, żeby unikać też czczenia innych bogów, ponieważ Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Potem mamy też kolejne fragmenty związane z przestrzeganiem przykazań, z obowiązkiem wypędzenia wrogów z tej ziemi, a także ponowna zachęta, ponowne wezwanie do tego, żeby przestrzegać Bożych przykazań. Więc widzimy, że mamy tutaj nieustanne powtarzanie, nieustanne zachęcanie do tego, aby pamiętać o przymierzu, które zostało zawarte między Bogiem a Izraelem. Ta kategoria przymierza jest fundamentalna w zrozumieniu tej księgi. Perykopa, którą będziemy dzisiaj analizować, dzieli się generalnie na dwie części. Mamy tam wersety od 10 do 13, pierwszą część, która jest mowa o bogactwie ziemi, o tych wszystkich cudownych darach, którymi Bóg obdarza Izraela. W wierszach, wersetach 14 i 15 natomiast ostrzega się przed idolatrią, przed kroczeniem, chodzeniem za innymi bogami, gdyż powoduje to gniew Boży.
To przejście od jednej jednostki do drugiej jest widoczne poprzez, czy dokonuje się poprzez zmianę liczby. Warto też, czytając tę księgę, zwrócić uwagę właśnie na zmianę liczby z pojedynczej na mnogą, z mnogiej na pojedynczą, bo bardzo często to są też jakieś takie markery, takie znaki, które pozwalają nam precyzyjnie wyodrębnić pewne perykopy. Więc dziś będziemy starali się dostrzec z jednej strony wielkość tego Bożego daru, czyli podkreślić, że Bóg daje cudowne rzeczy Izraelowi, obdarza go hojnie różnymi dobrami, ale z drugiej strony też zachęca, aby to bogactwo, które Izrael otrzymuje, nie uśpiło jego czujności, jego wierności, by nie spowodowało, że w pewnym momencie Izrael pójdzie właśnie za obcymi bogami. W tym momencie rozpoczniemy już lekturę naszej perykopy. Ksiądz Marcin zaznajomi nas z 10 wersetem 6 rozdziału. A w 10 wersecie czytamy: gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, o której przysiągł przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da Tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś. To wstęp do dłuższego zdania, które w języku hebrajskim brzmi następująco. Bechaya ki yebiach Adonai Elocheka el haaretz asher nishba le avotecha, le Avraham, le Itzhak u le Jakob. Latet lak arim gedolot vetovot asher lo banita. A więc zapowiada się, drodzy Państwo, w tym wersecie wprowadzenie do ziemi, którą Bóg poprzysiągł przodkom Izraela, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Zapowiada się wielkie i wspaniałe miasta, w których zamieszkają. Wyraźnie obietnica wejścia do ziemi obiecanej w Pięcioksięgu wiąże się z wypełnieniem obietnic złożonych ojcom, czyli Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Bóg okazuje się być wiernym zobowiązaniom, które złożył wielkim postaciom historii Izraela, i opisuje się zawartość tej krainy, do której Izrael na zasadzie wierności Bożym obietnicom zostanie wprowadzony. Lud ma przejąć miasta, domy, cysterny, winnice, dalej drzewa oliwne także i wywłaszczyć tych dawnych mieszkańców ziemi. Podobne listy znajdujemy także w Księdze Jozuego w 24 rozdziale, czy też w Księdze Nehemiasza w 9 rozdziale. Izrael otrzymuje ziemię, przy której się właściwie nie natrudził. W Księdze Jozuego w 24 rozdziale czytamy: dałem wam ziemię, której około której wy się nie trudziliście, miasta, których wyście nie budowali, a w nich zamieszkaliście, winnice, drzewa oliwne, których nie sadziliście, a one mają być dla was pożywieniem. Można pomyśleć, że to wejście do ziemi obiecanej, a równocześnie wywłaszczenie starych mieszkańców, to akt niesprawiedliwości, akt przemocy, podboju, którego dokonuje tutaj Izrael, przynajmniej z historycznego punktu widzenia. W Księdze Powtórzonego Prawa mówi się właśnie o siedmiu narodach, którym Izrael nie będzie okazywał miłosierdzia, które muszą być całkowicie eksterminowane, wyniszczone. Drodzy Państwo, słuchacze nasi, rzeczywiście w lekturze ksiąg Powtórzonego Prawa, a dalej także ksiąg historycznych, nasi słuchacze kręgów biblijnych i wykładów biblijnych często zadają pytanie o niezwykłe okrucieństwo tego postępowania Izraela z rdzennymi mieszkańcami Kanaanu, o także sprawiedliwość Bożych wyroków dotyczących wejścia do tej ziemi i wywłaszczenia poprzednich posiadaczy, okrutne prawa Heremu, wojny świętej, często sprawiają, że pyta się, dlaczego w ogóle czytamy te teksty. Otóż odpowiadając już tak wstępnie przy tej okazji na te wątpliwości, musimy sobie zdać sprawę z tego, że używa się także w Księdze Powtórzonego Prawa często hiperboli, mówiąc o zakresie tego podboju i także o jego niezwykłym okrucieństwie. Więc archeologia sama wskazuje na to, że nie wszystkie miasta Kananejczyków zostały zniszczone. Izrael oczywiście nie eksterminował przebywającej w Kanaanie mieszkającej ludności. Nie byłoby to możliwe, także z logicznego punktu widzenia Izrael jest małym narodem wobec zamieszkujących Kanaan ludów znacznie potężniejszych i znacznie bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie. Jest
taką drobiną, która musi walczyć właściwie o swój byt i także przetrwanie. A więc czytajmy te opisy także ze świadomością, że jest to wyolbrzymienie, które ma także wskazać na to, że wszystko, co Izrael zdobędzie, ostatecznie jest darem Bożym. Czyli bez Bożej interwencji zdobycie tego potężnego obszaru, bardzo zaawansowanego cywilizacyjnie, bogatego, nie byłoby możliwe dla tak małego narodu. A więc wiemy, że tylko kilka miast ostatecznie Izrael zniszczy czy spali, wchodząc do ziemi obiecanej. Natomiast oni sami mają się także wystrzegać wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, które czekają na nich w ziemi obiecanej. Jednym z nich jest stanie się poganami, czy bycie jak ci Kananejczycy. Więc ta wojna, która kończy się także ostatecznie podbiciem Kananejczyków, ma uświadomić Izraelitom, że jeśli sami nie będą postępowali według Bożych dróg, czeka ich także taki koniec. W Księdze Wyjścia, w 13 rozdziale, czytamy także opis tegoż właśnie wytępienia, czy też wprowadzenia Izraela do ziemi Kanaanu. W 13 rozdziale czytamy: gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak przysiągł tobie, przodkom twoim, i da go tobie. I tu pojawia się także kilka różnic pomiędzy naszym opisem w imię Jahwe. W naszym opisie zostaje tutaj uzupełnione o zaimek twój. Charakterystyczny dla Księgi Powtórzonego Prawa, Bóg wprowadza swój naród do ziemi obiecanej. Kananejczyk jako określenie właściciela tych ziem w Powtórzonym Prawie zostanie tutaj pominięte, ponieważ ograniczałoby zasięg ziemi obiecanej tylko do tych ludów kananejskich, podczas gdy Bóg chce ofiarować więcej na tym etapie historii zbawienia. No i wreszcie Powtórzone Prawo wyraźnie przypomina ojców. To im wierny jest Pan, który wprowadza Izraelitów do ziemi obiecanej. Więcej o tych miastach i o dobrodziejstwach tej ziemi powie nam ksiądz Marcin. Podkreśla się, że miasta, które zdobyli, były rzeczywiście wielkie i kwitnące. Miasta, których oni nie zbudowali. Mamy tutaj takie ważne przejście od cywilizacji bardzo takiej koczowniczej, nomadycznej, związany właśnie z ciągłym przemieszczaniem się, bo tak funkcjonował i tak żył Izrael. Na początku Abraham był właśnie nomadą, przemieszczał się z jednego miejsca do drugiego. Potem był moment niewoli w Egipcie i potem wychodzą, stają się narodem i próbują też jako naród sformować jakąś strukturę, jakąś przestrzeń, w której będą żyli. Tu ważnym elementem tej rzeczywistości, tego krajobrazu są miasta, które z jednej strony dostarczają pewnych ewidentnych korzyści na poziomie materialnym, społecznym, socjalnym, ale też niosą pewne ryzyko. Ten motyw właśnie zagrożenia, które niesie życie w mieście związane z pewnym dobrobytem, też pięknie opisuje Nehemiasz w 9 rozdziale. To jest zasadniczo taka myśl, która nieustannie się w Piśmie Świętym przewija. Takie reminiscencje też właśnie Wyjścia i Księgi Powtórzonego Prawa. Czytamy tam: i zajęli miasta niedostępne oraz ziemię tłustą, posiedli domy pełne wszelkiego dobra, cysterny wykute, winnice, ogrody oliwne i drzewa owocowe w obfitości. I jedli, najedli się i utyli, i rozkoszowali się dzięki twojej wielkiej dobroci. Potem byli oporni i zbuntowali się przeciw tobie i wzgardzili twoim prawem. Zabili proroków twoich, którzy ich przestrzegali, aby się nawrócili do ciebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa. Z miasta staną się z jednej strony ważnym bogactwem tego społeczeństwa rolniczego, który zakończy swoją pielgrzymkę, swoje wędrowanie po pustyni. Miasta będą oznaczać z jednej strony możliwość obrony przed wrogami wewnątrz murów, możliwość wymiany handlowej, lepszy dostęp do wody, możliwość handlu, zdobywania środków materialnych, ale niosą też pewne ryzyko. Kontakty z innymi ludami spowodują, że pojawi się synkretyzm religijny, zapominać będą o przekazaniach, możliwość bogacenia się będzie też potęgować żądzę zysku. Jak ksiądz Marcin również wspominał, ten fragment, ale także Księga Powtórzonego Prawa w 19 rozdziale przypominają, mówią, że nie wszystkie miasta zostały zniszczone. Część z nich została też właśnie powoli, stopniowo
zasiedlona przez Izraelitów. I tutaj dowodów nam dostarcza archeologia, że te miasta powoli jednak były zamieszkiwane. W drugiej epoce żelaza rozwijają się powoli takie systemy miejskie, które już też są doskonale zorganizowane w czasie zjednoczonej monarchii, która potem oczywiście się dzieli na Królestwo Judy, Izraela, ale tam już widzimy miasta, które mają pewien schemat administracyjny i hierarchiczny. Widzimy mury, widzimy pewne cechy, które te miasta charakteryzują. Warto tu podkreślić kilka aspektów. Miasta, które wtedy są budowane, one są generalnie średniej wielkości. To jest około od 3 do 7 hektarów, ale niektóre miasta, takie jak na przykład Jerozolima czy Samaria, stolice, przyciągają wielkie rzesze ludzi i bardzo szybko się rozrastają. Mogą nawet obejmować od 30 do 50 hektarów, no i posiadać znaczną populację. W miastach tych są budowane oczywiście budynki administracyjne. Pojawia nam się hierarchia, mamy króla, więc musi też być jego pałac, musi być budynek gubernatora, muszą być pałace dla Boga, czyli po prostu jego świątynia, poza tym magazyny, przestrzeń na targi, wszelkie rzeczy związane z obroną miasta. Kolejny ważny element to są fortyfikacje miasta oraz systemy wodne. Na zdjęciu widzimy fragment muru kazamatowego w Masadzie. Mur kazamatowy to był taki mur podwójny, właściwie to były dwa rzędy murów, które miały pustą przestrzeń w środku. To były składy w czasie pokoju. W czasie wojny, gdy dany fragment muru był szturmowany, wypełniano go kamieniami i starano się ten fragment muru uczynić bardziej solidnym. Taki mur kazamatowy oczywiście nie był aż tak mocny jak mur lity, mur zbudowany z kamieni. Generalnie jednak te mury zapewniały miastom, które w dawnych czasach no bardzo często padały ofiarą właśnie kampanii wojennych, zapewniały im pewną obronę. Co też było ważne, były systemy wodne, czyli różnego rodzaju kanały, głęboko kopane studnie, które w momencie oblężenia pozwalały też spokojnie zaopatrywać miasto i jego mieszkańców w wodę, bo bardzo często obrońcy musieli się poddawać właśnie na skutek braku pożywienia, a jeszcze częściej braku wody. Kolejna rzecz to sieci uliczne. Ponieważ każdy metr wewnątrz murów był cenny, należało miasto dobrze rozplanować, więc zwykle budowano ulice, które rozbiegały się promieniście wewnątrz murów, czy czasem równolegle. Starano się odprowadzać nadmiar wody, która w porze deszczowej mogłaby grozić zawilgoceniem fundamentów. Starano się to życie tam organizować. Miasta budowano wtedy już z kamienia, który był budulcem bardzo trwałym. Były też używane cegły mułowe, suszone czy wypalane. Te generalnie nie miały aż tak wielkiej trwałości. Warto też pamiętać, że miasta, które były rzeczywiście istotne, które były lokowane i mądrze zagospodarowywane, one bardzo często miały bardzo spójną strukturę, podobną wielkość domów, precyzyjnie ustalone ulice, co było ważne, dlatego że pozwalało to maksymalnie wykorzystać przestrzeń wewnątrz murów. Tam, gdzie miasta były budowane w sposób bardziej chaotyczny, gdzie budynki były różnej wielkości, gdzie ulice nie były do końca przemyślane, jeżeli chodzi o ich bieg, to niestety owocowało dużym procentem zmarnowanej przestrzeni czy niezabudowanej przestrzeni. Warto pamiętać o tym kontekście, żebyśmy też potrafili sobie wyobrazić, jak te miasta w starożytności wyglądały. My patrzymy na te miasta przez pryzmat naszych dzisiejszych miast, ale miasta starożytne miały też swoją taką właśnie ważną specyfikę. Podkreślmy jeszcze raz, broniły, dawały dostęp do pewnych ważnych środków materialnych, dawały możliwość bogacenia się, ale niosły też pewne ryzyko właśnie związane z wielką ilością kontaktów z różnymi ludźmi, czyli pojawiała się kwestia synkretyzmu religijnego, ale też pojawiała się kwestia bogacenia się, nadmiernej żądzy bogactwa, posiadania, która niestety powodowała też odwracanie się od Pana Boga. O kolejnych dobrach, które Pan Bóg podarował Izraelowi, przeczyta nam teraz ksiądz Marcin.
W 11 wersecie czytamy, że domy, które otrzymuje Izrael w ziemi obiecanej, będą pełne wszelkich dóbr. Domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, obiecuje Pan, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się. Ubetim meleim kol tov asher lo mileta, uborot hacuvim asher lo hacavta, keramim ve zetim asher lo natata, ve akalta ve shafta. Izraelici otrzymują domy, ale otrzymują także, jak słyszeliśmy, dar właściwie najcenniejszy, czyli infrastrukturę, która pomaga gromadzić wodę, której zawsze jest mało w ziemi obiecanej, w tej pustynnej okolicy. Mówi się w naszym tekście o cysternach, o studniach, których właściwie Izrael nie kopał. Hebrajskie słowo bor może oznaczać właśnie taką cysternę, sztuczny wykop w skalistej glebie. Zazwyczaj w formie takiej gruszki, która sięga kilku metrów głębokości w ziemię i służy do zbierania i przechowywania zimowego deszczu. W takich cysternach zbiera się także i przechowuje zboże. Ich ściany były cementowane. Czasem używano ich jako więzienie, jak wspomina o tym Księga Rodzaju. Czy także przypominały grobowce. Tym słowem opisuje się je także. Zasadniczo jednak cysterny służą oczywiście zbieraniu wody i to jest szalenie ważne dla Izraelitów, ponieważ większość skupisk, przepraszam bardzo, większość skupisk ludności znajduje się na wyżynach, a woda pochodzi głównie z deszczu. Ponieważ deszcz pada w Izraelu tylko pomiędzy październikiem a majem, konieczne było przechowywanie tej wody deszczowej, tak żeby wystarczyło jej także w porze suchej. W przeciwnym razie wyżyny nie były w stanie jej zapewnić. Przechowywano tę wodę w ogromnych słojach albo właśnie w takich cysternach, czy to komunalnych, czy też prywatnych. W przypadku braku zapasów wody bieżącej, wody źródlanej albo wody ze studni podziemnych, konieczne było gromadzenie, przepraszam bardzo, konieczne było gromadzenie i przechowywanie tych opadów atmosferycznych, które występowały w miesiącach wilgotnych. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że takie opady wynoszą poniżej 250 mm, więc projektowano odpowiednie zlewnie dla tych deszczów, deszczówki od dachów, po zbocza wzgórza, które mogły dostarczać olbrzymich ilości wody, bo na obszarze, na który spada na przykład 100 mm deszczu rocznie, odpływ z całego pola o powierzchni 1 hektara wynosił aż 1000 metrów sześciennych wody. Dla wszystkich, którzy zajmują się tym i potrafią sobie to wyobrazić. Jeśli tylko 20% tej wody zostałoby zmagazynowane, to można by zapewnić sobie 4 litry dziennie dla ponad 100 osób przez rok, albo wystarczającą ilość wody dla ponad 700 owiec, jeśli ktoś hoduje w tym samym okresie. Więc w miejscach takich jak Petra czy Masada, to były twierdze i ogromne miasta w starożytności, deszczówka była jedynym sposobem właściwie gromadzenia wody w takich kulistych cysternach. Na zdjęciu Państwo jeszcze mogą zobaczyć takie właśnie cysterny. Tu widzimy cysternę w Masadzie, twierdzy żydowskiej. Ona służyła zgromadzeniu wody dla obrońców, którzy mogli się tutaj dzięki temu przed wrogiem nawet kilka miesięcy bronić. I na kolejnym zdjęciu mamy także ogromną cysternę, którą znajdujemy pod Bazyliką Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Wodę używaną dla budowy tejże bazyliki, ale także do picia, do spożywania. Więc jak widać także na naszych zdjęciach, cysterny wykuwano w podłożu skalnym. To pozwalało zaoszczędzić na materiałach budowlanych i zapewniało stabilność takim cysternom. Musiała wytrzymać także odpowiednio duże ciśnienie wewnętrzne, ponieważ podłoże wapienne występujące na obszarze Palestyny jest bardzo porowate. Sugeruje się, że dopiero odkrycie tego nieprzepuszczalnego tynku z wapna palonego i gaszonego na początku epoki żelaza umożliwiło budowę szczelnych cystern około 1200 roku przed naszą erą. No i dzięki temu także rozpowszechniają się siedliska ludzkie także w miejscach odległych od źródeł i studni.
Odkrycia archeologiczne mówią także o wcześniejszych cysternach, jeszcze sprzed epoki żelaza, które uszczelniano gliną czy też tynkiem. Mamy takie odkrycia w Stel Ali. Mieszkańcy wczesnej epoki żelaza mogli wycinać te swoje cysterny także w osadach kredowych, które stawały się nieprzepuszczalne, gdy były mokre, a więc momentalnie, kiedy wypełniała je także woda. I już mówiliśmy o tym, że cysterny miały kształt butelek, były okrągłe zbiorniki także, czy gruszek z małym otworem wejściowym, które wycinano w skale. Więc takie cysterny, drodzy Państwo, obiecuje się Izraelowi. W takich cysternach gromadzić będzie wodę konieczną do tego, żeby przeżyć w tym pustynnym klimacie Palestyny. Oprócz wody w tekście naszym pojawiają się także winnice i gaje oliwne, o których już powie ksiądz Marcin. Rzeczą ciekawą jest, że nie wymienia się w ogóle zboża, które zawsze było podstawowym produktem rolnym, zapewniającym utrzymanie. Być może dlatego, że to była rzecz oczywista i też no, tutaj nie trzeba było specjalnego daru Pana Boga. Otrzymali ziemię, więc mogli spokojnie siać to zboże. Kwestia winnic i gajów oliwnych jest troszkę bardziej złożona, bo one wymagają dłuższej pielęgnacji. Winnice były znane w starożytności i winogrona były takim bardzo cenionym owocem. Jadano je generalnie świeże albo suszone. Potrafiono z nich robić sok winogronowy, ale także wino. Drugim ważnym produktem był olej z oliwek, która rzeczywiście, ten olej był używany nie tylko do przygotowywania posiłków, przygotowaniu, ale także służył do oświetlania tych domów, a także do namaszczania ciała. No, w klimacie bardzo suchym, bardzo gorącym to namaszczanie było niezwykle istotne. Oliwka jako taka jest uprawiana od ponad 6000 lat. My żyjemy w takim klimacie, w którym oliwek nie ma, ale dla Izraelitów to był prawdziwy skarb. Słowo hebrajskie zaid, oliwka, pojawia się w Piśmie Świętym ponad 50 razy. Olej z oliwy generalnie używany był do przygotowywania posiłków. Podkreślał on właśnie, symbolizował on czystość, dobroć. Samo drzewo też było symbolem pokoju i szczęścia. Wiele gajów, które pojawiają się w Piśmie Świętym, na przykład ogród Getsemani, to są generalnie gaje oliwne. I co jest istotne, to jest drzewo, które jest bardzo długowieczne. Tu na zdjęciu widzą Państwo takie drzewo oliwne rosnące w Betlejem, które może być jednym z najstarszych w Ziemi Świętej. Sam pień, nawet jeżeli w pewnym momencie obumiera, próchnieje, po prostu się rozkłada, ale z korzeni to drzewo wypuszcza nowe pędy. To są właśnie te odrośle, o których też czytamy w Piśmie Świętym. Różdżka z pnia Jessego, ta odrośl. Więc system korzenny tak naprawdę nie umiera. I ten pień taki zdeformowany, on cały czas jakby świadczy o tej wielkiej długowieczności tego drzewa. Więc drzewo, które Państwo widzą na zdjęciu, ten jego system korzenny może rzeczywiście pamiętać czasy Jezusa. Oliwki muszą być długo uprawiane i dlatego to jest ważny dar Pana Boga, bo generalnie, żeby drzewo zaczęło owocować, potrzeba no, przynajmniej 7 lat. Potem osiąga swoją dojrzałość, mniej więcej w wieku 15-20 lat. I dorosłe drzewo potrafi wyprodukować nawet 0,5 tony oliwek rocznie. My pamiętamy także o kontekście religijnym, bo olej jako taki był używany w czasie składania ofiar, był używany do namaszczania. Był także ważnym środkiem leczniczym i tu Pismo Święte i w ogóle cała ta kultura no, wylicza całą listę jego różnych leczniczych właściwości. Liście był uważane za środek taki ściągający. Natomiast sam olejek połączony z innymi substancjami mógł działać jako taki lubryfikant, powiedzmy, jako coś, co służyło do namaszczania skóry. Był także przypisywany jako antidotum na truciznę. Więc widzimy całą ogromną ilość zastosowań tego drzewa. Więc winnice, które muszą być pracowicie uprawiane, ale także oliwki, które potrzebują takiego dłuższego czasu, żeby rzeczywiście wzrastać,
tu są opisywane jako dar, który Izrael otrzymuje od Pana Boga. Nie musieli się trudzić, po prostu otrzymali to. Wszystkie te cenne dary są naprawdę znakiem Bożej łaskawości, ale w tym momencie ta narracja o Bożych darach zostaje przerwana przez bardzo ważne ostrzeżenie, o którym powie teraz ksiądz Marcin. Bogactwo, które Izrael znajduje w ziemi obiecanej, jest także, jak mówiliśmy już wcześniej, może być także pułapką, w tym sensie, że odciąga serca ludu od Boga. Więc w 12 wersecie słyszymy: strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Hishamer leka pen hishka et Adonai asher chociacha me'eret Mitzrayim mi bet avadim. W warunkach bogactwa i dobrobytu ludzie często mają pokusę, żeby zapominać o Bogu, i to jest pokusa już tak stara jak świat, jak widzimy, wyrażona także w Księdze Powtórzonego Prawa. Kiedy Izrael osiedla się w swojej ziemi, także będzie podlegał tej pokusie. No więc stąd właśnie baczcie albo uważajcie, które słyszymy dzisiaj w tekście. Słowo szamar w języku hebrajskim, no i przepraszam bardzo, straszny poranek. Słowo szamar, które słyszymy w języku hebrajskim, oznacza tutaj czynność strzeżenia na przykład ogrodów w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale. Może oznaczać także przestrzeganie czystości rytualnej, czystości stroju kapłańskiego, czy umów, które człowiek zawiera z innymi. I do tej teologii przymierza także, związanej ze słowem, z terminem szamar, tutaj nasz autor może nawiązywać. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli. Pamięć jest obowiązkiem także Izraela, pamięć o wielkich Bożych dziełach. Bogactwo tymczasem może sprawić, że ludzie zapomną o Bogu, skupiając się na darach, zapomną o tym, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Bogactwo materialne jest niebezpieczeństwem, jak mówi o tym często i przypomina Biblia, bo prowadzi nas do pychy i arogancji. Powtarza się ten motyw kilka razy w Księdze Powtórzonego Prawa, ale także w Księdze Przysłów, która tę myśl ujmuje w następujący sposób. W 30 rozdziale Księgi Przysłów czytamy: kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ani nędzy, ale żyw mnie chlebem niezbędnym, abym syty nie stał się niewiernym i nie rzekł, a któż jest Pan? Lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. Talmud cytuje takie popularne powiedzenie, które mówi o tym, że pełny żołądek to jest rodzaj zła. W 12 i 13 wersecie wyraźnie nawiązuje się także do dwóch pierwszych przykazań dekalogu dotyczących właśnie tej świętej pamięci i czci oddawanej Bogu. To On jest absolutnym władcą nad Izraelem, On wyzwolił ich z Egiptu, a więc podkreśla się ten Boży autorytet i zachęca do tego, aby się tego Boga bać. W sensie ścisłym nie chodzi o taki zwykły lęk, ale o bojaźń Bożą, o której mówi także Księga Sędziów. Ja was wybrałem z Egiptu, ja was wywiodłem z domu niewoli, wybawiłem was z rąk Egipcjan i wszystkich, którzy was uciskali. Powiedziałem, ja jestem Pan, nie oddawajcie czci bogom Amorytów, lecz wyście nie usłuchali mojego głosu. Do tej bojaźni Bożej zachęca się Izraela na każdym kroku, ostrzega przed uleganiem obcym bogom, ponieważ to oznacza złamanie przymierza, ale także sprzeniewierzenie się tym pięknym darom, które Izrael otrzymał od swojego Boga. Dalej w wersecie 13 słyszymy więcej na temat Bożej bojaźni, o której już ksiądz Marcin. W 13 wersecie czytamy: będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na imię Jego będziesz przysięgał. W języku hebrajskim brzmi to et Adonai Eloheika tira weoto tabot ubishmo tishabea. Bójcie się Pana, waszego Boga. To wyrażenie pojawia się niezwykle często w Księdze Powtórzonego Prawa. Jest to wezwanie do wypełniania swoich obowiązków religijnych, do respektowania przymierza. Pojawia się to w rozdziale 4, 5, 6. Praktycznie w każdym rozdziale wspomina się o tym służeniu Bogu i przestrzeganiu przykazań.
Czasownik bać się jest używany w literaturze akadyjskiej na określenie lojalnego służenia tak Bogu, jak i królowi. I ten strach łączy się z innymi ważnymi czasownikami, takimi jak służyć, podążać za kimś, czy kochać kogoś. Więc jest to wezwanie do takiego strachu, który wiąże się z tym, że no, naśladujemy Boga, że przestrzegamy Jego przekazań i też miłujemy Go, kochamy Go, o czym było mówione na poprzednim naszym spotkaniu. Określenie hebrajskie Jere Elohim, bojący się Boga, oznacza więc człowieka pobożnego, który Boga czci, który nieustannie oddaje mu cześć. I tu warto pamiętać też o tym czasowniku Achab. Nie ma prawdziwej służby Bogu bez miłości. Czyli w niektórych kontekstach w Księdze Powtórzonego Prawa bać się i kochać Boga, te dwa czasowniki pojawiają się wręcz jako takie synonimy. Filon z Aleksandrii, wielki egzegeta, filozof żydowski, dokonywał takiego ważnego rozróżnienia pomiędzy służeniem Bogu z miłości i służeniem Bogu z bojaźni. I mędrcy generalnie podkreślali bardzo mocno ten ideał miłości, że służę Panu Bogu dlatego, że serce moje tak mi mówi, nie liczę na nagrodę, staram się Go po prostu czcić. Ale potem rzeczywiście, patrząc na życie ludzi, na postawy, widzimy, że nie zawsze te intencje są takie czyste, że często ktoś czci Boga, służy Mu dlatego, że Go kocha, ale też dlatego, że jeszcze bardziej się Go boi. Wyrażenie służyć, które się tu pojawia, ta bo, to ono jakby kontrastuje bardzo mocno z domem niewoli, który się również w naszym tekście pojawia, choć te słowa pochodzą od tego samego zdania, tu kontrast jest ewidentny. Z jednej strony jest wezwanie do dobrowolnej służby Panu Bogu, a z drugiej strony niewolnicza praca w Egipcie. Czasownik abat oznacza także czcić w sensie wypełniania religijnych obowiązków i może wiązać się właśnie ze służbą w świątyni, z oddawaniem Bogu czci, ale także z wyrażaniem swojej lojalności w momencie składania przysięgi. Ja po prostu jakby czczę, szanuję swoje słowo. I to jest również niezwykle ważna rzeczywistość. Podkreśla się w Księdze Powtórzonego Prawa, że kiedy czcimy Boga, kiedy Mu służymy, musimy to robić właśnie całym sercem i całą duszą, co jakby odpowiada temu, co czytaliśmy ostatnio, właśnie miłowaniu Boga całym sercem i całą duszą. W okresie drugiej świątyni rzeczownik abodach oznaczał kult, oznaczał wszelkiego rodzaju działania w świątyni, które miały no właśnie za zadanie oddawać cześć Panu Bogu, czyli całą tę służbę świątynną. Kolejnym ważnym aspektem jest przysięganie na imię Boga. Lojalność wobec Boga wyrażała się także w tym, że był on uważany za jedyną taką władzę arbitrażową w kontaktach pomiędzy ludźmi. Jeżeli należało przysięgać, czyli potwierdzić prawdziwość swoich słów, mogliśmy przysięgać, czy Izraelici mogli przysięgać tylko i wyłącznie na Boga. I to jest powiązane także z kontekstem dworskim. Generalnie w starożytności każdy przysięgał na swojego króla, na swojego władcę. Mamy taką modlitwę sumeryjską, w której pisarz jakby zaprzecza, że przysięgał, wzywając imienia obcego króla. To byłoby traktowane jako zdrada. Więc wzywanie imion obcych bogów byłoby w istocie jakby zdradą Boga Izraela. To czytamy też w księdze proroka Jeremiasza, że kto przysięga na Boga Jahwe, ten tak naprawdę jest prawdziwym czcicielem, prawdziwym jego wyznawcą. Stąd przysięganie na imię Boże, przyzywanie jego imienia jest wyrazem wiary w niego, jest wyrazem lojalności. Z kolei przeciwne działanie, przysięganie na obcego Boga, na imię obcego Boga oznaczałoby generalnie pewnego rodzaju zdradę, jakieś przekonanie, że tamten Bóg jest skuteczny i że ma władzę. W kontekście wyłaniającego się tutaj monoteizmu jest bardzo mocno podkreślone, że innych bogów nie ma, że tylko jeden Bóg jest prawdziwy, więc przysięganie na tego jednego, jedynego Boga jest jakby oznaką wierności. I autor natchniony ma też taką nadzieję, że w pewnym momencie historii ten kult też rozwinie się i również inne narody będą wyznawać jakby wiarę w Boga,
i tylko i wyłącznie przysięgać na Jego imię. Kolejnym aspektem, o którym powie nam teraz ksiądz Marcin, to jest właśnie unikanie oddawania czci obcym bogom. W wersecie 14 słyszymy, że Izrael nie będzie chodził dosłownie za obcymi bogami. Nie będziecie oddawali czci bogom obcym z pomiędzy bogów okolicznych narodów. Lo elekun achare Elohim acherim me Elohe hamim asher sevivotecham. Ta pokusa pójścia za obcymi bogami pojawia się ilekroć Izrael zapomina o swoim wyzwolicielu i w ten sposób gwałci pierwsze przykazanie przymierza i odrzucając łaski także związane z wyjściem z wolności, związane z wyjściem z Egiptu. Nie będziecie oddawali czci obcym bogom, dosłownie nie będziecie chodzili za tymi obcymi bogami, jest takim charakterystycznym idiomem, który pojawia nam się w Księdze Powtórzonego Prawa i oznacza lojalne naśladowanie w tym przypadku Bożego Prawa i samego Boga, chodzenie w ślad za Nim właśnie. W znaczeniu podążania za Jahwe znajdujemy to wyrażenie jeszcze w 13 rozdziale, w 5 wersecie, podobnym do naszego kontekście. Za Panem Bogiem swoim pójdziesz i Jego będziesz się bał, słyszy Izrael. Wyrażenia tego używa się często w Księdze Powtórzonego Prawa i związanej z nią tradycji. Bałwochwalstwo istnieje oczywiście pośród okolicznych narodów i przestrzega się Izraela przed tym grzechem bałwochwalstwa, który w tradycji deuteronomistycznej i w teologii ksiąg deuteronomistycznych doprowadzi właśnie do upadku Królestwa najpierw północnego, a później południowego. Więc pojawia nam się także w tym wersecie potężna kwestia i duży temat teologiczny obcych bogów i idolatrii. On jest oczywiście bardzo bogaty i nie jesteśmy w stanie go tutaj także omówić nawet szczegółowiej, odnosząc się do wszystkich określeń, jakich Izrael używał dla opisania swoich bogów. Zaznaczmy tylko, że ta religia i praktyka Izraela jest zasadniczo sprzeczna z praktyką ich sąsiadów, ponieważ ludy pogańskie, starożytne, znane były z tego, że czciły wielu bogów i nie było to dla nich problemem. Izrael jasno słyszy w zobowiązaniach przymierza w 20 rozdziale: nie będziecie sobie robić żadnego rzeźbionego obrazu PESEL ani żadnego podobieństwa Boga, czyli temu na tego, co jest na niebie, na górze, na ziemi, na dole lub w wodzie. Nie będziecie ich czcić ani im służyć, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, mówi Pan. Ten zakaz sporządzania obrazów bożków powtarzać się będzie i w Księdze Wyjścia, i w Księdze Kapłańskiej, i w Księdze Powtórzonego Prawa, a później także w Księdze Jozłego. No i oczywiście u proroków. Izrael nie może czynić sobie podobieństw swojego Boga. Izraelska religia nie potrzebowała wyjaśnienia tego nakazu, ale w Powtórzonym Prawie 4 dostarcza się jednak takiego skromnego wyjaśnienia. We fragmencie stwierdza się w Powtórzonego Prawa w 4 rozdziale, że na Synaju Izraelici nie widzieli kształtu, czyli temu na swojego Boga, a jedynie słyszeli Jego głos. A więc dlatego właśnie nie będą tworzyć sobie obrazów, czyli PESEL w kształcie temu na jakiegokolwiek bożka. I tu, drodzy Państwo, w Starym Testamencie mamy całą masę określeń związanych także z tymi obcymi bogami, w jaki sposób się ich wykonuje. Wymieńmy sobie tylko króciutko, ponieważ nasz czas powoli już zmierza ku końcowi. Te kilka określeń, bożki pogańskie, ten wytwór rąk ludzkich Izraelici określają mianem PESEL na przykład, który pochodzi od rdzenia PASAL, oznaczającego ciąć, nadawać kształt. A więc sugeruje się w tych określeniach bóstw pogańskich, że to są po prostu wytwory rąk ludzkich, coś wyrzeźbionego, ukształtowanego, uformowanego przez ręce ludzkie, jak wskazuje na to także inne określenie Asaf, takiego właśnie bożka. Czy maseka, nesek, nasik oznaczają coś odlanego, semel, selem, terapim,
oznaczają także jakąś kopię, obraz, podobnie jak wiele innych jeszcze określeń. Jest jeszcze jedno dosyć drastyczne określenie, którego Żydzi używają na opisanie bożków pogańskich w Starym Testamencie, na przykład u Jeremiasza czy u Ezechiela. Nazywa się je Gillulim, co oznacza dosłownie prawdopodobnie jakieś łajno, odchody. Innymi słowy, bożki pogańskie to wytwór rąk ludzkich, to coś, co zanieczyszcza człowieka, także coś, co jest słabego i bezwartościowego. Elil, Elilim to także określenie, których używa się dla ich opisania. A więc są obrzydliwe, czynią człowieka nieczystym, zanieczyszczają i naród, i ziemię. No i nie mają w sobie wartości żadnej. Może jeszcze jedno tylko ostatnie określenie, jakiego Biblia użyje dla opisania tych bożków, to hewel, czyli coś, co jest jak para, jak oddech. W księdze Koheleta mówi się hewel, hewelim, wekol hewel, czyli wszystko jest marnością, marność dosłownie, tak? Izraelici będą nazywali te swoje bożki i krytykę tę przekażą także pisma mądrościowe, o których więcej powie ksiądz Marcin. Jest tu dwa słowa, ja odsyłam do Księgi Mądrości. Tam w rozdziale 13, 14 i 15 mamy taką bardzo precyzyjną krytykę religii pogańskiej i z perspektywy takiej filozoficznej, rozumowej ukazuje się bezsens takiego działania. Właśnie podkreśla się to, o czym mówi ksiądz Marcin, że to są rzeczy wyrzeźbione przez człowieka, rzeczy, które są jakby tworem jego rąk, mogą być uczynione z jakiegoś kawałka drewna, z którego i tak nie wiadomo, co było zrobić, mogły zostać wykonane z glin, ale paradoksem jest to, że ktoś, kto czyni te rzeczy, kto je umieszcza w jakiejś niszy, przytwierdza gwoździami czy sznurkami, żeby to nie spadło na ziemię, jednocześnie do takiego Boga się chce modlić, prosić Go o potrzebne łaski. Tu autor Księgi Mądrości jakby nie może się nadziwić, że ktoś przychodzi i prosi właśnie takiego bożka, który nie ma w sobie życia, o życie. Prosi go o dobrą podróż, choć ten Bóg nie ma żadnych stóp. Prosi go o sukces, choć ten Bóg nie ma żadnej siły w ramionach. Czyli autor tutaj używa całej takiej swojej ironii, czy wręcz takiego wręcz szyderstwa, pokazując, że cały kult bałwochwal, czy cała ta idolatria, wielbienie idoli, to jest po prostu działanie bezsensowne, nierozumne, sprzeczne z logiką i z ludzkim rozumem. I przeczytajmy sobie jeszcze ostatnie zdanie naszego fragmentu. Ostatnie zdanie to 15 werset, w którym słyszymy, że Bóg Izraela jest Bogiem zazdrosnym. Mamy kolejny wielki, piękny temat, który zaznaczymy i może nawiążemy do niego także w naszych dyskusjach. Pan Bóg Twój jest u Ciebie, jest Bogiem zazdrosnym. Uważaj, w domyśle, by się nie rozpalił na Ciebie gniew Pana, Boga Twego i nie zmiótł Cię z powierzchni ziemi. Więc słyszymy, że motywacją dla tego, aby nie czcić obcych bogów, jest fakt, że Bóg Izraela jest Bogiem zazdrosnym, jest Bogiem, który gorliwie troszczy się o swój lud. Etymologicznie ten czasownik kanna, którego się tutaj używa, elkanna, Bóg zazdrosny, to słowo kanna może być tłumaczone jako przymiotnik, żarliwy, odnosi się w każdym razie do ciepła i do ognia. Rdzeń kanna oznacza stać się dosłownie ciemnoczerwonym i kojarzy się z ogniem, kojarzy się z ognistymi namiętnościami, z miłością, złością, oburzeniem, zazdrością, zwłaszcza w kontekście właśnie małżeńskim, w jakim jesteśmy przecież i przymierza między Bogiem i Izraelem. To, że zazdrość Pana jest właśnie prowokowana kultem bożków, których Pan nie toleruje, ponieważ, jak mówi Księga Izajasza w 42 rozdziale, ja jestem Panem i nie oddam swojej chwały ani mojej sławy żadnym innym bożkom. A więc sugeruje się tutaj, że Bóg płonie zazdrością o swój lud. Ta zazdrość jest funkcją przymierza, jest funkcją Jego miłości. Ta zazdrość pojawia się i gniew za każdym razem, kiedy Bóg widzi, że Jego lud oddala się od Niego, grzeszy, łamie przymierze, narażając się także na śmierć, czyli zanurzając tych w tym kulcie obcych bogów, którzy de facto niosą śmierć. Ten emocjonalny charakter Bożej reakcji jest zrozumiały, jeśli weźmiemy pod uwagę więź małżeńską, w której Izrael znalazł się razem ze swoim Bogiem. Izrael ma być wierny swojemu Panu, tak jak żona jest wierna mężowi,
ślubuje mu wyłączną wierność, więc każdy kult oddawany obcym bożkom oznacza tutaj cudzołóstwo, no i on musi pociągnąć za sobą także tą bożą reakcję. Zazdrość jest, ta Boża zazdrość tutaj jest daleka od ludzkiej zazdrości. Nie jest to tylko reakcja tylko i wyłącznie emocjonalna i uczuciowa, ale oznacza to żarliwe zaangażowanie Boga w relacje z człowiekiem i walkę Boga o takiego odchodzącego od nich właśnie człowieka. Więc ona jest funkcją miłości i tę miłość, zazdrosną miłość Boga, prowokuje Izrael, kiedy grzeszy z obcymi bogami. Ta zazdrość Boża może doprowadzić także do tego, że Pan zetrze ich jakby z powierzchni ziemi, ale przede wszystkim zazdrość ma na celu zwrócenie znów ich serc ku Bogu. I tu właściwie jesteśmy już u kresu naszego pięknego fragmentu, który pozostaje tylko podsumować, co uczyni ksiądz Marcin. Dziś tekst podkreśla dwie bardzo ważne rzeczy. Z jednej strony dar pełen miłości, który otrzymujemy od Boga, a z drugiej strony konieczność bycia wiernym, bo sam dar może spowodować niewierność, może spowodować odejście od Boga. I to jest przesłanie, które jest jakby aktualne we wszystkich czasach i we wszystkich kontekstach, że nadmiar dóbr, zapamiętane jakby takie pełne gorliwości, pełne pasji, bogacenie się może w pewnym momencie spowodować, że stracimy z oczu tak darczyńcy, jak i inne ważne wartości. I tu Izrael jest nieustannie ostrzegany, żeby nie zapominać o swoim Bogu, ale też nie wchodzić w takie relacje z innymi bogami. Drodzy Państwo, czas nasz dobiega końca. My zachęcamy oczywiście do interakcji, ponieważ mamy jeszcze kilka minut. Wszystkich tych, którzy chcieliby wypowiedzieć się na temat tej lekcji, podzielić swoimi wrażeniami czy uwagami, zachęcamy do dzwonienia. Wyświetlą się teraz Państwu numery, z których można korzystać. Dla widzów z Polski Północnej te numery to 56 657 0011. Dla widzów z Polski Południowej 56 657 0012. Dla gości dzwoniących z zagranicy 56 657 0013 albo 56 657 0014. Dwa numery dla widzów dzwoniących w sieci komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy do dzwonienia. Drodzy Państwo, oczekując na telefony, jeszcze raz pragniemy podkreślić pewne ważne rzeczy. Wydaje mi się, że też niezwykle istotną rzeczą jest ta, którą wspomniał na końcu ksiądz Marcin, czyli kwestia małżeństwa, bo ona też się wiąże pięknie z poprzednią lekcją. Relacja z Bogiem i zachowywanie przymierza nie ma charakteru tylko i wyłącznie prawnego, choć rzeczywiście na początku jest to akt, który ma w swoich takich, powiedzmy, formach zewnętrznych formę traktatu, dokładnie takiego, jaki był zawierany pomiędzy królami, między panem a wasalem, gdzie były konkretne zobowiązania, ale widzimy też, jak ta koncepcja ewoluuje i w pewnym momencie istotą tego nie jest przestrzeganie prawa i wierne zachowywanie wszystkich reguł i paragrafów, ale właśnie miłość, relacja, która polega na tym, że ja kocham Boga. I w momencie, kiedy odchodzę od tej relacji, nie tylko łamię przymierze, ale też jakby dopuszczam się zdrady. Stąd ta metafora małżeńska, która się pojawia u proroków, jest niezwykle istotna, bo ona pokazuje, że opuszczenie Boga to nie jest tylko kwestia jakiegoś takiego prostego gestu opuszczenia Go, złamania prawa, ale to jest właśnie zdrada, coś bardzo bolesnego. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Prosimy, jest Pani na antenie. Hanna z Warszawy. Ja mam takie przemyślenie, jeśli chodzi o miłość do Boga i bojaźń przed Bogiem, jeśli chodzi o króla Salomona. I takie mam przemyślenie, w
skoro tak bardzo kochał Boga i otrzymał od Boga dar mądrości, o który prosił, i wybudował świątynię, żeby oddawać cześć Bogu, a jednocześnie swoim żonom pozwalał na czczenie innych bogów. I czy możemy to nazwać swego rodzaju takim pragmatyzmem? Jeżeli mogę, postać króla Salomona jest bardzo ciekawa, bo on jest symbolem mądrości. Wiele ksiąg Starego Testamentu, mądrościowych czy innych, czy psalmów, zostało zaakceptowanych ze względu na autorytet Salomona, że on był uważany za autora. Jego autorytet dawał im jakby natchnienie. Natomiast to, co pani powiedziała, rzeczywiście jest prawdą. On miał bardzo wiele kobiet, które pochodziły z innych narodów, które wyznawały inne religie. To było przez niego tolerowane i doprowadziło to też do tego, że on w pewnym momencie sam stał się takim bałwochwalcą. Gdy czytamy Księgę Syracha, to widzimy, że koniec jego życia no, jest traktowany jako takie doświadczenie bardzo trudne i to nawet autora Księgi Natchnionej bardzo boli, że ten, który otrzymał wielkie dary, wielką mądrość, tak naprawdę na samym końcu sprzeniewierzył się Panu Bogu i odszedł od Niego. I to na pewno powodem też było to właśnie, że jakby bardzo tak spokojnie, bez żadnego lęku podszedł do kwestii idolatrii, do tych wszystkich bóstw, które były sprowadzane, nie uważał tego za żadne niebezpieczeństwo, no i spełniły się jakby te słowa Księgi Powtórzonego Prawa, które właśnie mówiło o wielkim niebezpieczeństwie. Chodzenie za obcymi bogami powoduje niestety to, że człowiek opuszcza go i koniec życia Salomona niestety był taki, że on jakby zupełnie oddalił się od Boga, co jest doświadczeniem no, smutnym i trudnym. Ja myślę, że pani ma rację też mówiąc o tym pragmatyzmie, ponieważ oczywiście każda żona sprowadzająca swojego Boga oznaczała także traktat handlowy i traktat sojuszniczy z państwami, które otaczały Salomona, a więc wybrał tę idolatrię z przyczyn jak najbardziej pragmatycznych, czyli wybierając korzyści konkretne ekonomiczne, polityczne. No ale król, dobry, mądry król, nie uwzględnił także tego, że żony mają zdolność do przekonywania serca męża, mężczyzny i te obce bóstwa, które sprowadziły, także ostatecznie znalazły swoje miejsce w sercu Salomona, stał się idolatrą. Rzeczywiście podział królestwa dalej, który się dokona, związany jest właśnie z tym. Rozpad królestwa na północne i południowe jest skutkiem grzechu także Salomona. Więc pragmatyzm i takie pójście na kompromis ekonomiczny innego rodzaju ze światem także skutkuje bałwochwalstwem, które prowadzi do upadku człowieka, nawet tak wielkich postaci jak Salomon. Mamy jeszcze chwilkę czasu, nie wiem, czy są jakieś inne telefony. W każdym razie chcemy Państwa zachęcić do lektury Księgi Powtórzonego Prawa, do tego, żeby jakby spokojnie zapoznawać się ze sposobem myślenia autora natchnionego, który generalnie w centrum stawia bardzo ważną rzeczywistość, rzeczywistość przymierza. Warto pamiętać o tym, że z jednej strony mamy Boga, który jest bogaty i posiada wszystko, a z drugiej strony Izraela, który jest beneficjentem, otrzymuje wiele cennych rzeczy od Boga. I ta relacja przymierza wierności jest po prostu fundamentalna. Bez tej relacji naród nie może istnieć. To, o czym wspominał ksiądz Marcin. Wydaje się, że pewne rozwiązania są bardzo pragmatyczne i dobre. I one rzeczywiście w pewien sposób rozwiązują bieżące problemy czy ułatwiają pewne rzeczy, ale na dłuższą metę, o czym było również wspominane, no właśnie doprowadzają do upadku. To jest też dramat, który no, przeżył właśnie Królestwo Izraela. Najpierw podział, a potem upadek, dlatego że ten sojusz z Bogiem, ta relacja nowego przymierza z Nim no, nie była tak do końca respektowana w sercach ludzi. A żeby je respektować, to rzeczywiście z jednej strony trzeba tego Boga szanować, odpowiednio bać się Go, czyli mieć w poważaniu Jego imię i wielkość, Jego wielkość. Z drugiej strony trzeba tego Boga sercem kochać. I trzecia ważna rzecz, o czym też było w czasie tego wykładu, jest też związane z chodzeniem za Bogiem, czyli podążanie za Nim, naśladowanie Go, bycie Jego wyznawcą, bycie w takiej wyłącznej relacji z Bogiem. Więc to są te tematy, które warto nieustannie pogłębiać, bo one odpowiednio zaktualizowane też bardzo mocno się odnoszą do naszego życia, do naszego chrześcijańskiego postępowania tu i teraz.
Czy ksiądz Marcin chce coś dodać? Bo jeżeli nie, to program, nasz czas dobiega końca i będziemy się starali z Państwem już żegnać. Wydaje mi się, że tak, że to już jest końcówka. Jeszcze tylko zwróciłbym uwagę ewentualnie na ten piękny temat zazdrości Bożej. Ten czasownik opisuje tylko i wyłącznie zazdrość Boga, kanna w Biblii, więc ona nie ma nic wspólnego z zazdrością, którą my spotykamy w naszych czasami, związkach ludzkich, gdzie my się zamykamy w takiej klatce czy więzieniu podejrzeń i zazdrości wspólnie. Ta zazdrość jest funkcją miłości, a więc kto kocha zazdrości, to znaczy walczy o drugiego, kiedy ten schodzi na drogi, które prowadzą do jego zagłady czy do zła. I taką zazdrość Bożą, także o osoby kochane, powierzone nam warto w sercu żywić. O tym także pięknie mówi Księga Powtórzonego Prawa dzisiaj. Więc życzmy sobie takiej gorliwości, takiej wierności, takiego chodzenia za Panem Bogiem nieustannie. Dziękujemy Państwu za udział w tym programie, za słuchanie. Zachęcamy jak zawsze do lektury Księgi Powtórzonego Prawa, ale także Pisma Świętego w ogólności. To spotkanie prowadzili dla Państwa ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski z sekcji nauk biblijnych KUL oraz ksiądz doktor Marcin Zieliński, również z sekcji nauk biblijnych KUL. Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże i do zobaczenia.